panem Piotrem Rozem. Panie Przewodniczący, ja proszę o przedstawienie z mieszkańcom, uczestnikom spotkania radnych z imienia, nazwiska, miejscowości. Proszę, proszę. Pan radny Stec, proszę o zdanie na punkty. Pani radna Lach. Pani radna Buko. Pan radny Żebrowski. Pani radna Przeczyńska. Pan radny Kłopołów. Pan radny Bucyk. I widzę jeszcze pana radnego Krzysztofa. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam również przedstawicieli organu wykonawczego gminy Chojna, pana Adama Chodorowicza, burmistrza gminy Chojna, pana Wojciecha Długoborskiego, zastępcę burmistrza gminy Chojna. Dzień dobry. Panie burmistrzu, czy ja bym mogła pana prosić, żeby pan pracowników swoich również przedstawił, pracowników gminy? Zastępcę, jak pani sobie przedstawiła. Pani naczelnik Małgorzata Józefszyn, Wydział Nieruchomości, pani naczelnik Anna Witek, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Remontów również i pan inżynier, zastępca pani naczelnik Jan Darbeś. Dziękuję bardzo. Witam również serdecznie panią Barbarę Andrzejczyk, dyrektor Centrum Kultury w Chojnie, pana Piotra Wysława, pracownika Centrum Kultury. Witam zaproszonych gości na nasze spotkanie. To jest prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, pana Bartosza Michno. Oraz witam bardzo serdecznie przedstawicieli prasy, Gazeta Chojeńska, jak również przybyłych na nasze spotkanie mieszkańców sołectwa Kraków Górny. Proszę pani sobie, zapomniałem przedstawić, bo i gości tam pan Jerzy Ostrowski. Koordynator spraw dotyczących m.in. zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych. Jak również przybyły gości na naszym spotkaniu. Wszystkich państwa zachęcam do aktywnego udziału w spotkaniu, w tym wnoszenia merytorycznych uwag i rozwiązań w spornej sprawie dotyczącej budowy i lokalizacji boiska do mini piłki nożnej na działce nr 43. Z naszej strony, czyli sołectwa, reprezentowanego przez Radę Sołecką i Sołtysa, proponujemy, by roboczą część spotkania rozpocząć od wizji lokalnej wszystkich uczestników na działce gruntu przynależnej do Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym, którą z ramienia sołectwa poprowadzi pan Kazimierz Pawlik. Po wizji lokalnej spotykamy się ponownie na tej sali, by wysłuchać kilkuminutowego wprowadzenia do dyskusji. Po czym otwieramy szeroką dyskusję umożliwiającą wypowiedzieć się w sprawie wszystkim chętnym do udziału w dyskusji. Dziękuję. I zapraszam państwa do udziału. Nie, to
Dziękuję bardzo i proszę Państwa, przepraszam, ale będę korzystał ze ściągi i pozwólcie mi, że zrobię to na siedząco. Wygodniej będzie mi, bo dzisiaj się nie najlepiej ze zdrowiem czuję. Proszę Państwa, miło nam bardzo, że raczyliście zaszczycić swoją obecnością nasze spotkanie. Przede wszystkim dziękuję radnym. Dziękuję również przybyłym na to spotkanie wszystkim przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy. A najbardziej serdecznie dziękuję społeczeństwu, żeście Państwo raczyli przyjść, znaleźliście czas i że wspieracie nas swoją inicjatywą. I proszę Państwa, jako nauczyciel, jak wiecie, już widać, nie młodziutki, z 47-letnim stażem pracy z uczniem i przy tablicy szkolnej, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie w całej wielkiej złożoności rozwoju psychofizycznego dziecka mają otaczające go warunki, w których wzrasta, rozwija się i kształtuje swoją osobowość. Równie dobrze wiem, że to na nas dorosłych ciąży moralny i prawny obowiązek, by te warunki dzieciom zapewnić jak najlepsze. Jak i to, że świętym, tak się wyrażę, i prawnym obowiązkiem każdego rodzica, każdej rodziny, każdego społeczeństwa jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych, optymalnych warunków sprzyjających ich rozwojowi. Przez właściwy rozwój naszych dzieci budujemy ich i naszą przyszłość. Któż jak nie one po latach będą sprawować nad nami dorosłymi dziś opiekę i pracować na siebie i nasze emerytury. Ich byt będzie także naszym bytem. Ich szczęście naszym szczęściem, więc czyńmy wszystko, co dla nich dobre, a jeżeli nie najlepsze, wręcz nie najlepsze. Mając na uwadze to, co przed chwilą powiedziałem, Rada Sołecka wspólnie z Sołtysem czynimy starania o budowę, albo inaczej nazwać urządzenie, boiska dla dzieci do mini piłki nożnej. Co to znaczy? Dla małych dzieci 8, 10, 12 lat, tych, którzy to, będąc tutaj, w tym obiekcie, na zajęciach świetlicowych, znudzą się przez jakiś czas i wybiegną na chwilę poganiać za piłką. Ale prawdopodobnie, i tak się bardzo często dzieje, ja znam to z praktyki, za 10-15 minut pokłócą się, bo gol był nieprawidłowy albo był karny i strzelony. I wracają do tego, do swoich zajęć. Dajmy im to, żeby mieli jak najbliżej obiektu, w którym się gromadzą w jakimś celu. I zabezpieczmy my, a to naszym obowiązkiem jest ich bezpieczną to zabawę na tym boisku, nie gdzieś poza ogrodzeniem, nie gdzieś kopać piłkę w niedozwolonym miejscu, lecz tu, gdzie będą bezpieczni i gdzie będą mieli właściwie, wtedy będą mieli właściwe warunki. Starania nasze o to, jak już powiedziałem, wiemy, o co chodzi, o to boisko, rozpoczęliśmy już w maju ubiegłego roku. Pani Sołtys wystosowała wniosek do pana burmistrza
o zainstalowanie bramek właśnie w tym miejscu, gdzie przed chwilą wskazywałem. Odpowiedź pana burmistrza była odmowna. No, z tym się można pogodzić, bo bramki nie były atestowane. I niestety nie powiem, że pan burmistrz nie miał racji. Ale co stało na przeszkodzie? Jaki to był wielki majątek, żeby te dwie bramki kupić? A my byśmy to zainstalowali. Pierwsze podejście, nasza porażka. Lipiec 2016. Też na monit do pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pani Sołtys. Rada podpowiedziała, że spotkajmy się tutaj i załatwmy sprawę. Było, stało się. Któregoś tam lipca przyjechał na to nasze spotkanie pan burmistrz Długoworski, pani dyrektor Centrum Kultury i jeszcze jeden pan pracownik kultury, Centrum Kultury. Spotkanie było z Radą Sołecką i oczywiście skończyło się fiaskiem. Do porozumienia nie doszliśmy. Nie doszło do porozumienia. Chodziło o lokalizację. My chcieliśmy tu. Strona druga była przeciw, nie akceptowała naszej propozycji. 15 września uchwałą zebrania wiejskiego tutaj na tej sali wnioskowaliśmy o budowę boiska i wprowadzenie tego do planu odnowy miejscowości na lata 2016-2022. W tym planie myśmy nie budowali planu. Plan, jak to powiedzieć tak, jak najwyraźniej i żeby wszyscy zrozumieli, konstruowany był nie przez nas. My jako sołectwo składaliśmy propozycje, czyli wnioski, co trzeba zrobić, a było ich 13 w formie takiego koncertu życzeń. Plan był konstruowany, czyli redagowany przez pracowników Urzędu Miejskiego, kogo, nie wiem, w każdym razie ten nasz postulat został umiejscowiony w planie odnowy miejscowości, ale na lata 2019-2022. Boisko niestety jest potrzebne nie na jutro, ale na wczoraj. Lato się zbliża, a właściwie już można za piłkę ganiać i dobrze było, żeby już było. No niestety tak się nie stało. I teraz co powiem dalej. W planie odnowy miejscowości na lata, o których powiedziałem, nie było mowy o budowie oczyszczalni, przydomowej oczyszczalni ścieków. Czyli na dzień 15 września, dzień 27 października, plan odnowy już sprecyzowany, został zatwierdzony przez Radę Miejską w Chojnie. W planie tym w dalszym ciągu oczyszczalni nie było. Były na innych działkach, ale nie na tej działce. 27 natomiast stycznia już tego roku przyjechał na zebranie, było polecenie zwołania zebrania i przyjechał na zebranie pan burmistrz Długoworski i pani naczelnik wydziału, pani Anna Luter. I tu się przyznaję, gawa nasza, moja, pani Sołtys.
wtedy na zebraniu ludzi nikt z nas... Aha, pani Witek przedstawiła konieczność uzupełnienia planu odnowy miejscowości o oczyszczalnię ścieków na ten dział. A my, fajtłapy, tak powiem, nie zapytaliśmy o lokalizację. Taka prawda. Natomiast państwa reprezentujących urząd nikt też nie powiedział jak, co i gdzie. I tu jest nasza wina, że tak się stało. Zatwierdziliśmy poprzez podniesienie ręki i tymto sposobem wprowadzono to do planu odnowy miejscowości, ale w jakim czasie to już państwo słyszeli. Trochę nas, jak to się wyraziłem, pisałem gdzieś w jakimś artykule, że wykiwano nas. I taka jest prawda. Dalej, 24 dopiero lutego społeczeństwo pani Sołtys zwołała zebranie wiejskie na polecenie pana burmistrza Długoborskiego. Tak pani Sołtys mówi. I to zebranie się odbyło, lecz bez, bo mieliśmy rozdysponować fundusz sołecki. I to zebranie zwołaliśmy nie tutaj, tylko tam się często odbywały zebrania, w salce katechetycznej na plebanii. Zarzucono nam później to, że tam zrobiliśmy, a nie tutaj. Zrobiliśmy tam, to zebranie zwołaliśmy i mieliśmy frekwencję ładną, 21 osób. Te osoby tutaj są w większości, które wtedy były. I upomnieliśmy się uchwałą znowu o to, żeby budować to boisko i wskazaliśmy konkretnie miejsce, nie wiedząc, że istnieje plan i już zezwolenia na budowę oczyszczalni. Nie wiedzieliśmy o tym, to i mówię, nie zapytaliśmy, to była nasza gawa. I tak doszło do tego, że teraz znowu to drugie zebranie z 22, uchwała z 22 lutego spowodowała, że najpierw był wniosek do pana burmistrza i rady gminy o zajęcie się naszą sprawą i z tego to powodu dzisiaj się tutaj znaleźliśmy. Pytanie by można postawić, dlaczego my się tak uparcie chcemy tutaj? Uparcie, bo to można tak nazwać, uparcie. No, trudno powiedzieć, że inaczej. A to dlatego, że jest, boisko jest potrzebne, jak powiedziałem. Nie do kiedyś, nie za 2 lata, tak jak to przewidziano w planie odnowy miejscowości, boisko potrzebne na wczoraj, tak powiem. I chcemy tego boiska dla tych małych dzieci, żeby było jak najprędzej. Dalej, wskazujemy to miejsce, bo jak państwo widzieli, tu były kiedyś boiska i nikt tego nie, tam było boisko, nikt takie właśnie małe i nikt tego nie dewastował i jest. Trzeba tylko trochę nóżkami pobiegać i się całkowicie wyrówna. I to jest niewielki koszt jego budowy. Nie zachodzi, jak widać, potrzeba wykonywania żadnych prac ziemnych. Dalej, jest to również miejsce gwarantujące nam najniższy koszt urządzenia i najkrótszy czas urządzenia tego boiska. Tak jak powiedziałem, 2 bramki zakupić, my na tamtym zebraniu w lutym było powiedziane, zrobimy wszystko reszta. Zamocowanie, wytyczenie, wszystko co potrzeba. Potrzebne jest tylko bramki, bo my nie mamy na to pieniędzy. Tyle. I to jest następna sprawa, następny motyw. To jest miejsce najbardziej bezpieczne, jakie można znaleźć w Krajniku Górnym, żeby to boisko tutaj powstało. Właśnie w tym miejscu. Najbardziej bezpieczne. A my musimy mieć na uwadze zawsze,
Ponad wszystko bezpieczeństwo dziecka. Dzieci, nie tylko jednego dziecka, tylko wszystkich dzieci. I dlatego się dopominamy tego tutaj, a nie tam za płatą. Proszę Państwa, kiedy jestem już przy głosie, przykro mi bardzo, że pani Grażyna Fedorowicz, występując na sesji Rady Miejskiej 23 marca, wyrażała się o nas, czyli o społeczeństwie i naszej aktywności społecznej, no, krótko, delikatnie mówiąc, niepozytywnie. Bardzo przykro, że tak się stało, ale się stało. Teraz tak mam pytanie, dlaczego pani Grażyno, pani to tak zrobiła? To nie było chyba konieczne. My jesteśmy i tak wiemy na przegranej pozycji. Jeżeli jest sporządzona dokumentacja tego na oczyszczalnię ścieków, są pozyskane wszelkie zezwolenia. Dalej, jeżeli jest złożony projekt o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, czy gdzie by tam nie było, to my to rozumiemy. I na głowy nie poupadaliśmy, nie upadliśmy i rozumu nie straciliśmy, że nie możemy blokować dla przykładu milionowego czy jakiegoś projektu uzyskania pieniędzy swoim boiskiem. Ale chcemy, żeby nas słuchano i nas z nami się liczono. Na sesji, wtedy kiedy 23 marca, kończąc tak swoje też wystąpienie, jak podobne jak dzisiaj, pamiętam, jak zakończyłem pytanie. Dlaczego organ gminny, znając stanowisko społeczeństwa Krajnika Górnego co do lokalizacji planowanej budowy boiska, zaprojektował w tym miejscu budowę oczyszczalni ścieków bez żadnej konsultacji ze społeczeństwem, a nawet bez powiadomienia o tym sołtysku? Nikt mi wtedy ani nie próbował, ani nie raczył powiedzieć, dlaczego tak się stało. Dlaczego jesteśmy traktowani nie jak podmiot, tylko jak przedmiot? To mamy żal, że tak z nami postąpiono. Przecież my chyba jesteśmy ludźmi i nam się coś należy. Odpowiedzi na wniosek nasz społeczeństwa do pana burmistrza z 26 września o budowę boiska nie mamy do dziś. Tak to powinno być. To nie mógł, nie powinno być. Jeszcze raz, ja na razie jeszcze panie burmistrzu mówię. Pan zadał pytanie, nie wiem, czy już mamy. Ja już kończę. I bardzo proszę, nie chcę wprowadzać żadnej polemiki. Bardzo bym sobie życzył i wszyscy byśmy sobie to podejrzewam, jak jesteśmy życzyli, żeby nasze to spotkanie zakończyło się kompromisowo, żebyśmy doszli do porozumienia bez emocji, bez jakichś niepotrzebnych przepychanek, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Bardzo proszę, są radni, jest wielu przedstawicieli Urzędu Gminy i proszę Państwa, docencie naszą inicjatywę. My występujemy z propozycjami. My staramy się coś dla dzieci zrobić. Bardzo byśmy chcieli, żeby nasze poczynania były zauważone i docenione, a nie włączone w zarobki. Dziękuję bardzo. Jeżeli kogoś uraziłem, bardzo przepraszam, ale takiego zamiaru nie miałem i w dalszym ciągu nie będę miał. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie.
Dobrze, dziękuję bardzo pani Pani. W takim razie otwieram dyskusję. Głos by chciał zabrać pani. Jeżeli kogoś obrażę, to bardzo przepraszam. Nie mam takiego zamiaru, ale teraz całkiem poważnie. Chciałem kilka rzeczy wyjaśnić mieszkańcom, bo też tu mieszkam. Jeżeli zaczniemy mówić o faktach i prawdzie, to będziemy wtedy prowadzili merytoryczną dyskusję opartą na faktach i prawdzie, a nie na grze słów. Bo gra słów zaczęła się od tego, czy mówimy o zamontowaniu bramek, żeby dzieci sobie grały, czy mówimy o budowie boiska w miejscu, w którym nie ma boiska. Gdzie było? To za chwilę państwo będziecie mówili, gdzie było. Było. Pytanie, czy zgodnie z prawem. Ale to może... Ale proszę nie przerywać, ja wyjaśnię, bo arbitę zrobimy i z tego nic nie będzie. W ewidencji gruntów w tym miejscu jest teren tak zwany beki, nie boisko. I to, o czym pan Pawlik powiedział na zewnątrz, to rzeczywiście zasługa mieszkańców, ale przede wszystkim to zasługa byłej dyrektor Grażyny Fedorowicz, dzisiaj niechcianej, wspomnianej i faktycznie wtedy ówczesnego radnego Kubowicza. Bo klub sportowy Grom Krajnik Górny wtedy podczas powodzi nie miał boiska, na którym mógłby spokojnie grać, a więc korzystał z tego boiska. Ja nie będę się odnosił do tego wykładu z psychologii rozwojowej i wychowawczej, bo równie dobrze można to samo przekazać w 22 innych sołectwach, w których też są dzieci, które mają 8, 10, 12 lat. I są sołectwa, gdzie ich jest bardzo, bardzo dużo i wcale nie mają lepszych warunków od Krajnika Górnego. Wręcz przeciwnie. I tu nie będę wymieniał w tej chwili potrzeb gminy, bo ich jest bardzo dużo. Poczynając od świetlic, remis, boisk i tych miejsc, które wszyscy chcieliby mieć i korzystać z nich. Dobrych placów zabaw, a myślę, że Krajnik Górny może się poszczycić całkiem przyzwoitym placem zabaw. Powiedzmy jeszcze jedno. Ta oczyszczalnia nie pojawia się w głowie urzędników, ani nie jest od wczoraj. Ta oczyszczalnia jest ponad 10 lat. I to nie jest nowy pomysł, tylko jest potrzeba rozbudowy tej oczyszczalni na potrzeby obiektu, w którym przebywa czasami więcej. Osób, czasami przyjeżdża tutaj kilkadziesiąt osób. I sami państwo wiecie, że są różne spotkania, wtedy ona jest po prostu niewydolna. Stąd też zaproponowałem takie rozwiązanie i nie wczoraj, tylko znacznie wcześniej. A więc jeżeli państwo mówicie o tym, że był wniosek, to oczywiście pani naczelnik Małgorzata Jędrzejczyk w moim imieniu odpowiedziała, że nie ma możliwości zamontowania tamtej bramki, która była tak przenoszona, tej z powrotem. A na pewno państwo znacie przykłady z życia, że za taką nieprzymocowaną bramkę jeden prokurator tym odpowiedzialnym za teren trochę dołożył. Ja się nie podpiszę pod takim dokumentem, może pan się śmiać nawet do rozpuku w tej chwili. Nie podpiszę się pod takim dokumentem, nie wezmę na siebie odpowiedzialności za wasze dzieci, za nasze dzieci, tylko dlatego, że komuś się tak podoba. A mówić, weźmy bramki, zróbmy, można na swoim podwórku, a nie na terenie publicznym, dla których nie odpowiada. Mogę podać przykład jednego sołectw, nie wymienię którego, które właśnie tak bardzo dynamicznie zrobiło sobie plac zabaw. Zakupiło sprzęt za pieniądze sponsora. Znalazły się? Znalazły się. Ale sprzęt nie miał. Ale też tu wszystko musieli rozebrać i gmina postanowiła zakupić nowe zabawki, które wtedy mogli spełniać, czyli zabawki z atestem. Ja też mogę powiedzieć, że jest to dla mnie krzywdzące jako burmistrza, jako mieszkańca, mówienie wykiwano nas. Nikt nikogo nie wykiwał. A to pana retoryka, wąza płot, bo ja mieszkam tutaj ponad 20 lat i nigdy w życiu nikomu tak nie powiedziałem. A jeśli powiedziałem, to proszę wyjść, wziąć kamień i cegłę i rzucić we mnie. Bo ja tego nie pamiętam, żeby komukolwiek w tym krajniku, w którym mieszkam, zrobił krzywdę. Stąd też uznałem, i wszyscy urzędnicy także uznali, że najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie boiska w miejscu, gdzie jest boisko. Ogrodzenie go i zakupienie bramek. Natomiast państwa propozycja, owszem, jest do przyjęcia, ale ja mogę powiedzieć tylko tyle. Jako urzędnik nic nie wiem i pod niczym się nie podpiszę. Bramki można zakupić, nie wiem w jaki sposób jedna ewidencja prowadzi czyjej ewidencji i można je postawić. Tylko kto będzie za te dzieci odpowiadał, bo bramki będą w miejscu, w którym nie ma ewidencji boiska. To, co było kiedyś,
To było kiedyś. Kiedyś wszystko można było robić. Państwo wiecie, że nie tak srogo karano za niestosowanie pewnych przepisów prawa budowlanego i nie tylko prawa budowlanego. To dobrze, że Państwo się upieracie, natomiast ja też się będę upierał. Upieram się przy tym, że Krajnik, jeżeli jest taka wola, powinien mieć boisko. Ale tam, gdzie ono jest możliwe z punktu widzenia technicznego, prawnego, możliwe do wykonania. Bo to, co Państwo proponujecie, to nie możemy nazwać boiskiem. Jeśli chcecie, żeby tam stały dwie bramki w tym miejscu, mogą stać. I tak dzieci przychodzą, ustawiają plecaki, grają w piłkę. Troje, czworo dzieci czasami. Pięcioro w porywach. Ale może będzie więcej, bo już rosną na kolejne i będzie może dziesięcioro. Prosiłbym panie naczelnik Witek i pana Berbesia ewentualnie o doprecyzowanie mojego wystąpienia i zajęcie stanowiska w tej sprawie dotyczącej chronologii postępowania przy tej inwestycji. I nie tylko tej inwestycji. Dziękuję. Dobrze, ja może odpowiem. Dobrze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te terminy, to nie wszystkie wiadomości pan Pawlik tutaj podał. Bo jak mówicie, inicjatywa budowy boiska powstała w lipcu ubiegłego roku, tak? Natomiast zlecenie opracowania projektu to my zleciliśmy już w październiku 2015 roku. Czyli wtedy kiedy jeszcze nie było mowy o żadnym boisku. Ten projekt został opracowany. W lutym zostało złożone w starostwie powiatowym zgłoszenie na budowę tej przydomowej oczyszczalni. Z tym, że akurat nie w tym przypadku, że to jest oczyszczalnia przy obiekcie użyteczności publicznej, nie mogła ona być zrobiona na zgłoszenie, więc starostwo zażądało, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. I w marcu nam to taką informację dało i do tego samego projektu, który już mieliśmy gotowy, trzeba było wydać decyzję o warunkach zabudowy, którą to wydał organ zastępczy, czyli gmina Banie. I w październiku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. I w grudniu to pozwolenie na budowę zostało wydane. I teraz no, ciekawa rzecz jest taka, że wskazanie miejsca tego tutaj w ogrodzeniu nastąpiło po tym, jak pan Pawlik do nas przyszedł, obejrzał projekt i wtedy narysował, że tam ma być boisko. Proszę Państwa, w tym momencie zmienić pozwolenie na budowę, to tracimy całe dofinansowanie do wszystkich przydomowych oczyszczalni. Czyli około 600 tysięcy mamy w plecy. Czyli technicznie już, proceduralnie już jest to niemożliwe. W listopadzie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w sumie 52 oczyszczalni przydomowych, bo tyle mamy w tym etapie. I z tego, co nam mówiono, że te wnioski do końca kwietnia będą rozpatrzone. To nam mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy byli tu na kontroli wcześniejszego etapu. Czy ten termin będzie dotrzymany? Nie wiemy na pewno. Ale zakładamy, że koniec kwietnia, może połowa maja, wniosek będzie rozpatrzony i może w czerwcu już będziemy z marszałkiem podpisywali umowę. Czyli, a teraz zmienić, gdybyśmy chcieli zmienić pozwolenie, nowa decyzja o warunkach zabudowy, 3 miesiące, pozwolenie na budowę, następne 2 miesiące i koszty. I już jesteśmy gotowani.
Nic nie zdążymy, bo uzyskamy te dokumenty po czasie, kiedy będzie już obowiązek podpisania umowy z marszałkiem. Czyli tak sprawa wygląda. I tak jak mówię, podkreślam raz jeszcze, że my to przewidzieliśmy, zleciliśmy w październiku 2015, a inicjatywa wskazania tego boiska, znaczy tego terenu, powstała w styczniu czy w lutym tego roku. To tak informacyjnie. Ja mam jedno pytanie, jeśli Państwo pozwolicie, do Pana Inżyniera, do Pani Naczelnik. Czy w miejscu wskazanym można z prawnego punktu widzenia zrobić boisko? W tym układzie, no jeśli tam jest to rozsączenie z oczyszczalni, no niestety boiska tam nie może być. A gdyby nie było rozsączenie? Bo to jest teren BI, tak? Tak, BI, czyli teren pod zabudowę, inną zabudowę inwestycyjną. Natomiast tuż za siatką mamy BZ, co oznacza teren rekreacyjno-zabawowy. Tak to wygląda. Jeszcze ja chciałam się odnieść do słów pana Pawlika, mówiący o tym, że Państwo nie przygotowaliście tego planu odnowy miejscowości i nie uczestniczyliście w jego powstaniu. Na tym pierwszym spotkaniu, które było 15 września, omówiliśmy sobie stary plan odnowy miejscowości, który obowiązywał. Omówiliśmy wszystkie zadania, które tam były zrealizowane, bądź nie były zrealizowane. I pani sołtys przygotowała nam taką listę, gdzie jest napisane, że wspólnie z Radą Sołecką i po konsultacji ze społeczeństwem przygotowaliśmy wstępną propozycję planu odnowy miejscowości Krainy Górny. I te wszystkie propozycje, które pani sołtys tutaj wspólnie z Państwem i z Radą Sołecką ustaliła, zostały wpisane do planu odnowy miejscowości. I są to budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie pani sołtys w tej swojej notatce ma napisane: proszę panią Witek o przybliżenie tematu, i taki temat ja przybliżyłam i omówiłam państwu przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ktoś mnie zapytał, gdzie one będą, i wymieniłam adresy i numery działów. Udrożenie drogi prowadzącej z Krajnika Górnego do Dolnej Miłości, zapewnienie komunikacji autobusowej na terenie Krajnika Górnego Chojna, organizowanie kółko dla dzieci, stała modernizacja placu zabaw, utwardzenie pobocza dla dzieci, dla pieszych, budowa boisk dla mini piłki nożnej, siatkówki i piłki koszykowej, organizowanie szkoleń i warsztatów dla dzieci i dorosłych, remont zabytkowych ołtarzy i ambony wnętrza kościoła. I był tu proboszcz, na chwilę wszedł i powiedział, żeby dopisać mu ten remont, bo chciałby się ubiegać też o środki zewnętrzne. I też zostało to dopisane. Także bardzo proszę nie mówić, że bez konsultacji ze społeczeństwem, bo wspólnie z konsultacją ze społeczeństwem te Państwa zadania zostały ujęte. Jeżeli chodzi o to drugie spotkanie, które było następne, nowe przyjmowaliśmy, wtedy mówiliśmy faktycznie już o tej tylko i wyłącznie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej tam przed płotem i drugiej oczyszczalni ścieków, jaka miała tu powstać. I powiedzieliśmy, że faktycznie wpisując, czyli redagując plan odnowy miejscowości Krainy Górnej, zapomnieliśmy wpisać tej działki. Jednak powiedziałam, że mamy już pozwolenie na budowę i mamy wszelką dokumentację i złożyliśmy wniosek. To chyba tyle, jeżeli chodzi o wynieśliwość. Dziękuję. Pani Witek, ja pani odpowiem. Dobrze pani przeczytała, że my złożyliśmy propozycję do planu odnowy miejscowości, tak? I oczywiście konsultacje były i były z panią i z mieszkańcami, ale bardzo dużo chodziło plan odnowy miejscowości Krajnika Górnego, to proszę państwa, jest taka książeczka, że tak powiem, tak? W której poruszane są różne zagadnienia, na przykład charakterystyka sołectwa, Krajnik Górny i tak dalej. I panu Pawlikowi chodziło, że to właśnie urzędnicy gminy coś takiego opracowali, tak? Tą książeczkę, że tak się wyrażę, a nie, że my nie konsultowaliśmy, bo ja nie przypominam sobie, żeby pan Pawlik mówił, że nie konsultowaliśmy to z wami. Więc pani tu troszkę myli, tak? Bo propozycje oczywiście my
plan odnowy miejscowości napisała gmina, urzędnicy, tak? Tak, ponieważ jest to konstrukcja, która była powtarzona z poprzedniego planu odnowy miejscowości i wynika ona z rozporządzenia, co taki plan odnowy miejscowości musi zawierać i tą wstępną część ogólną faktycznie przygotowaliśmy my. Natomiast to, co jest najważniejsze dla Państwa, czyli propozycje realizacji tych inwestycji bądź zamierzeń, przygotowaliście Państwo, tak? Zgadzamy się? Zresztą, ale zostały one ujęte? Tak. Bo to zostało przez Państwa uchwalone wręcz. Była uchwała rady, zebrania. Tak. Proszę Państwa, tak jak przed chwilą powiedziała Pani Sobie, plan odnowy miejscowości na lata 2016-2022 wygląda tak, to jest dosłownie broszurka. Tu są terminy i nawet kwoty, pieniądze. Natomiast my zatwierdziliśmy to. Proszę nie mylić. To są propozycje, zatwierdziliśmy. A teraz, żeby jeszcze pokazać, jak to pięknie wygląda, to proszę Państwa, to może być wstydliwe, ale nie dla mnie. Wtedy zatwierdzaliśmy uchwałę, to znaczy podjęliśmy uchwałę o zatwierdzeniu planu odnowy miejscowości, uchwaleniu planu odnowy miejscowości, którego nie było jeszcze. To, proszę nie przygadywać mi. Jak można napisać jeszcze w dodatku w tej uchwale, pisze na dole, że wykonanie tej uchwały, czyli 13 punktów, którym jest, tak jak Pani Naczelnik czytała, budowa jednej kanalizacji, drugiej, tego, tamtego i wszystko powierza się sołtysowi, sołtys ma to zrobić. Nieprawda, sołtys ma to zrobić. To czemu tak jest napisane w uchwale? Bo tak wymagają procedury. A, te procedury to są takie? Przepraszam, ja Pani nie przeszkadzałem. Proszę Panią, proszę nie powoływać się na procedury. A cóż to za wielka procedura, Panie Burmistrzu, żeby ująć w ewidencji gruntów to boisko, gdzie my chcemy? Czy to taki wymaga wielkiej pracy z Waszej strony? O ile wiem, trzeba tylko zgłosić do starostwa i sprawa załatwiona. Weźmiemy fasolę, budujemy grochówkę, taka analogia, proszę Państwa. Procedury unijne, czyli program rozwoju obszarów wiejskich. Unijna procedura, niech Pan takie bajeczki opowiada, może dla Pana to jest, a nie na wybranie. Dla nas są to procedura unijna, żeby na mapce geodezyjnej zaznaczyć, że tu boisko jest. To proszę mi tego nie tłumaczyć, bo ja tamten pan prosi o głos. Nie wiem, to o filarcie. Jeżeli to jest teren na BEI, tak? Czyli to jest pod inwestycje, pod zabudowę czegoś, budowę czegoś, tak? Tak. To jest teren BEI. To zamiast boiska, co może się tu wybudować? Kort tenisowy? Czy coś? Ale prywatny dla kogoś? To jest teren pod zabudowę, tak? Pod inwestycje. No to zrobicie? Pieczarkę postawicie? Tylko to. Ja chciałbym wiedzieć, jaki jest tutaj stan przepływu wody w ogóle. Miesięczny, wszystkiego i ścieków. Ile tego sączku, ile tych sączków tutaj trzeba? A ja odpowiem na pierwsze pytanie, a drugi chyba nie będzie potrzebny, bo ja się nie muszę wołać na wozie. Dobra, proszę Państwa, powiem krótko. Do tematu wrócimy za rok. To może być boisko w miejscu przez Państwa wskazanym. Zaplanujemy odpowiednie środki w budżecie, kiedy gmina będzie z programu naprawczego, bo dzisiaj musimy się z każdej wydanej złotówki tłumaczyć ministrowi, dlaczego te pieniądze są na taki, a nie inny cel wydane.
Mamy wiele inwestycji, które nie są realizowane, które czekają w kolejce. Nie będę ich wymieniał, bo ich jest dużo, większych, mniejszych. Natomiast nie widzę możliwości, żeby w nieskończoność podnosić podatki, czynsze, opłaty lokalne, żeby tylko pieniędzy w budżecie z tak zwanych dochodów bieżących było więcej, bo ciągle mamy wyższe od dochodów bieżących wydatki bieżące. I nie dlatego, że mamy taką sieć szkół, że oświata jest kosztowna, bo wszystko kosztuje. I nic na to nie dało ograniczenie wynagrodzeń naszych, zmniejszenie zatrudnienia w urzędzie o 12 osób, bo to są krople w morzu potrzeb. Mamy różnicę i tu radni wiedzą doskonale w tym roku około 1 000 000 zł. Budżet trzeba było zrównoważyć, czyli zmniejszyć wydatki bieżące. I może znowu to dla niektórych jest śmieszne, ale to nie wy, tylko ja odpisuję do ministra albo pytam ministra finansów w związku z tym, że jesteśmy do końca roku w programie naprawczym, na co pieniądze możemy przeznaczyć i czy możemy przeznaczyć na taki cel. I myślę, że za rok temat będzie tematem łatwiejszym do rozwiązania, bo jesienią w budżecie zostaną środki na boisko przeznaczone na zakup bramek, na wykonanie tego, co dzisiaj jest nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również z finansowego skomplikowane. Dlaczego? Wybudowanie boiska. Dlaczego? Może wiem. To mogę trzeba napisać projekt. Udzielam głosu pani Grażynie, proszę. Szanowni państwo, ponieważ pan Pawlik powiedział, że ja obraziłam mieszkańców naszego stolecznika. No trzeba było posłuchać też. Proszę, trzeba ciszę, niech pani burmistrzowa skończy. Był pan na sesji? Był pan na sesji? Oglądałem w internecie. O właśnie, nie tylko pan. To teraz może kilka słów. Proszę, pani burmistrza, sprawę. Odniosę się do tego, co powiedział pan Pawlik. Panu Pawlikowi wolno pisać w prasie na temat nas, na temat koła gospodyń, które działa na tym terenie. Wypisywał sobie różnym słownictwem, jakie tylko mu przyszło do głowy. Ja pana Pawlika znam od 80 roku, bo zaczęłam tam pracować. Szkoda, że dzisiaj tutaj nie ma mieszkańców, tych starszych, tych, którzy żyją w domach spokojnie, którym tak naprawdę obojętne są wszystkie te zebrania, które tutaj są robione, bo to nie są zebrania, gdzie spotykamy się wszyscy razem i myślimy o tym wszyscy razem, co zrobić, tylko to są takie zebrania, gdzie przychodzi właśnie ta garstka, no dzisiaj przyszło kilka kobiet, ta garstka tutaj panów i 4 panie z koła gospodyń. Tak, to jest, są listy podpisane, więc proszę mi nie mówić. Przez 16 lat pan Pawlik sobie pozwala na uwagi pod naszym adresem. Ale to ja chyba chciałabym przypomnieć panu, gdy jak rozpoczynała się moja pierwsza praca. Tu na tych boiskach, to może pan Harbat będzie pamiętał, gdzie pan o nim też nie ma dobrego słowa, kiedy pan ze mną rozmawiał. Pas pan byki, stały pana kontenery z rumunkami. Tak samo było w naszym domu, nie mogliśmy żyć spokojnie. Bez przerwy przychodziły jakieś rumunki. Mówiły, że pan im wynajmował ten pokój z piecem, coś się tam jeszcze, cośkolwiek innego. Ja pamiętam, jak pan dbał, a wiele możemy też powiedzieć na ten temat. Jak pan dbał o dzieci w szkole? Może tutaj niektórzy są i pamiętają pana kary cielesne, jakie pan stosował. I kiedy ja się tu sprowadziłam, to pan powiedział prosto do mnie, że pan będzie mnie nękał i pan mi nigdy tego nie wybaczy, że ja, 20-latka, pozwoliłam sobie stanąć w obronę dzieci. Powiedziałam, że jeszcze raz, którykolwiek z nauczycieli złapie dziecko za barko, czy uderzy głową o tablicę, to zgłoszę to na policję. Bo dzisiaj to za to był pan by tak ukarany, jak dyrektorka przedszkola w Baniach i to, co dzieje się teraz z dyrektorem przedszkola w Domu Dziecka. Wtedy pan sobie pozwalał na wszystko, bo wtedy był ważny ksiądz, dyrektor szkoły, a zwłaszcza w takiej małej miejscowości i sołtys. To były 3 najważniejsze osoby. Ludzie, mieszkańcy z tej wioski i nie tylko, bo pytają mnie hojnie,
co ten Pawlik wyczynia, na co on sobie pozwala. Moja koleżanka, która rozpoczynała ze mną pracę, przyjechała z Niemiec, mówi, to jest nie do opisania. Za kogo on się uważa? Jakim pan był dyrektorem, to ja mogłabym napisać książkę na temat pana. Pani burmistrz, ja przepraszam, nie, ale w tej chwili, nie, to trzeba wszystko powiedzieć sobie. Czas najwyższy. Ale pani to gospodarstwo działało tutaj bardzo mocno, razem z panią. Tu wszędzie na tych zdjęciach jesteśmy razem. To, co pani dzisiaj robi, ja też mogę wziąć listę, przejść się od domu do domu i powiem, słuchajcie, może odwołamy panią Sołtys, podzieli naszą wieś na tych lepszych i tych gorszych. Zapraszamy panią. Jest pani pewna? Oczywiście, że tak. Ale niech pani sobie rządzi, tak jak pani sobie rządzi. Może pani wziąć po panu urzek. A jeżeli chodzi o to boisko, to ja powiem kilka słów na ten temat. To nie pan Pawlik robi to boisko. Pan Wiesiek Karpat, pan Kubowicz i ja. I jest boisko wielkie. I to jest tylko fanaberia, rozrzutność, żeby na tym boisku nie zrobić drugiego boiska. Takiego jak potrzeba. Tym bardziej, że cały czas jest mowa o tym, żyje gmina ogrodzi i postawi bramki. Nie, nieważne. Musi być tutaj, mimo że rozpocznie się za chwilę rozbudowa oczyszczalni ścieków. I jeszcze pan Pawlik kłamie, że tutaj jest tylko teren. Że tutaj nie ma żadnej oczyszczalni ścieków, że tu nie ma żadnych cieków, że tu nie ma żadnych dymków. Ale dzisiaj jest tutaj z nami również pan Murawski, który może powiedzieć, że dzieci podnoszą dekielki i zaglądają tam co. Kto za to bezpieczeństwo będzie odpowiadał? Kto za to bezpieczeństwo dzieci tu będzie odpowiadał? Za tą czwórkę dzieci, która przychodzi na świetlicę. Bo tyle dzieci przychodzi na świetlicę. Czwórka, piątka to jest góra, bo ja tu mieszkam 20 lat. Mieszkam 20 lat i byłam dyrektorem tej szkoły i nigdy tu nikomu krzywdy nie zrobiłam. Ani tym mieszkańcom, którzy tu siedzą, bo niektórzy to są moi uczniowie, ani tym, którzy są w domu. A tu ciągle jest jazda. Pan Pawlik sobie potrafi napisać w prasie w taki sposób, a nie inny. Ja pana Pawlika podałam do sądu, ale potem wycofałam, bo tak sobie pomyślałam, może już nie czas, może biegnie ten, potem ja wyniosłem sumienie. Ja też potrafię być złośliwa tak samo jak pan Pawlik. Potrafię być. Dobrze, dziękuję. To już są prywatne sprawy. Ja teraz się odnoszę. Jest to dużo ludzi, to wychowam, wyrosłem też panu. Tak, ja też mam głowę złapać z nami wszystko. Miał się ten proszę na głowę zakładałem. No na pana Pawlika tego nie było. Jedno zdanie. Proszę państwa, ja nie będę odpowiadał pani na zarzuty. Tak, rzeczywiście. Drań, łobuz, prawie bandyta. No, ale tego prawie bandytę w 2001 roku, po 10 latach przerwy mojej, bo byłem już na emeryturze, ci katowani przeze mnie uczniowie powołali mnie na dyrektora szkoły tej społecznej, która tu działała 6 lat. Dzieci. Po to, żebym uczył ich dzieci i znowu pielęgnował dzieci. Ten łobuz straszny. Dziękuję. Ja chciałam się odnieść do słów pani Grażyny, która wypowiadała się na sesji. No co prawda nie byliśmy na sesji, ale są media i oglądaliśmy. Nie wszyscy mieszkańcy oglądali, więc ja państwu zacytuję. Zacytuję słowa, jakimi wyrażała się o naszych mieszkańcach pani Grażyna. Zebranie to zazwyczaj pan Pawlik, pani Sołtys, cztery osoby. To są cztery kobiety, między innymi byłam tam ja. No i na telefon, kiedy trzeba podpisać cokolwiek, dzwoni się i przychodzą wtedy ludzie spod kiosku, gdzie piją piwo i podpisują się pod tym, co tam sobie wymyślono na zebraniu. No przepraszam bardzo, a czy mieszkańcy, czy ci ludzie spod kiosku to nie są nasi mieszkańcy? To są mieszkańcy. Pani Sołtys, ale proszę gdzie prawdę, to dotyczyło jednego zebrania, które się odbyło... Ale proszę mi nie przerywać. ...na plebanii. Ale tak. Proszę mówić prawdę. Ale dobrze? Pani są nie przerywa, prawda? Prawda zawsze wyjdzie na Teraz proszę, ja powiem następne. Była rozmowa o panu Ziębakowskim, który podobno zaczepił rano pani Grażynę, miał przyjechać na sesję, chciał nawieść piasku i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pan Ziębakowski powiedział to kiedyś na zebraniu, ale nie na zebraniu wiejskim, tylko na zebraniu w lipcu, kiedy był pan burmistrz
Długoborski, ale ani pani, ani pana burmistrza wtedy akurat nie było. Tylko ja się zastanawiam, po co mam kwiat na boisku? Nie, nie, już to wkręcenie pani to już wie, wie dobrze, pani. Dobrze, dobrze. Teraz ja państwu zacytuję następną. Tutaj, o ile dobrze chyba pamiętam z tych nagrań, to pan przewodniczący poprosił, żeby zwołać zebranie. O ile dobrze pamiętam, zasugerował, tak? Ja zaproponowałem to rozwiązanie pierwsze. Czy może pan, no już miesza z tym kto? No, to bądźmy szczegółowi. I... Ja też mam parę szczegółów, które podobały. I to są słowa pani Grażyny. Jeśli państwo przyjdziecie, a fajnie by było, myślę, że może jacyś mieszkańcy przyjdą, bo jak do tej pory to niczym się nie interesują i wcale nie przychodzą na spotkania i wtedy może coś ustalimy. Ja pani Grażyno zebrałam te podpisy właśnie po to, żeby pani udowodnić i nie tylko pani, radnym, że to, że mieszkańcy nie przychodzą na zebrania z różnych powodów, tak? I to są, to jest ich osobista sprawa, my w to nie wnikajmy. Ale to nie znaczy, że nie popierają naszych inicjatyw i nie interesują się sołectwem. Proszę bardzo, to jest 62 podpisy mieszkańców, tak? Z tym, że muszę powiedzieć, że jeśli kogoś nie było, to nie chodziłam do skutku. Nie wszyscy się podpisali. Mogę przerwać? Nie. Ale nie wszyscy mają czas przyjść na te zebranie, tak? Oczywiście, że tak. Bo też się pracuje, tak? Jest dużo osób, które się udziela, bo w Krajniku trzeba przyznać, że cały czas coś się dzieje, tak? Jest dla dzieci organizowane, są jakieś imprezy i przychodzą, pomagają osoby, których tu dzisiaj nie ma, ani nigdy nie było na zebraniu. I to, że ktoś nie przychodzi na zebranie, to nie znaczy, że się nie interesuje wioską, tak? I ta lista najlepiej o tym świadczy, bo podpisało się 62 osoby. Dziękuję tylko. A, jeszcze jedna bardzo sprawa. Pani na sesji powiedziała, że ja poszłam do pana Ziembakowskiego z uchwałą późną nocą, tak? I powiedziałam mu, budujemy boisko za siatką, tak? Co nie jest prawdą, bo pan Ziembakowski bardzo dobrze wiedział. Nie ma go tu dzisiaj, szkoda, żebyśmy to wyjaśnili. Ja tylko powiem, nie będę tego roztrzęsała, nie ma tego pana. Ja go bardzo szanuję, bo on zawsze nam pomaga. Więc nie chciałabym tutaj się w jakikolwiek sposób o nim wyrażać. Powiem tylko pani tyle, że ja swoich praw będę dochodziła, ale to nie jest temat na zebranie. To tyle, dziękuję. Za dużo tematów pani poruszyła, bardzo osobisty. To może wiecie, obie pani porozmawiacie. Nie, to nie jest osobiste, bo skoro się ktoś przyjeżdża na pani sesję... Pani przekracza w tej chwili cały czas cytaty oczywiście. I interpretuje na swój sposób. Może byśmy do tej punkcie do tematu boiska. Ale właśnie to jest temat boiska, panie. Nie tak, bo trwało 10 minut do wypowiedzi. Też ja nie interpretuję tę wypowiedź. Ja też nie było. Ciekawe, jak to wszystko jest nagrane. Dosłownie tak samo. Czemu, że innym tonem jest to nagrane, czy nie? Jak to interpretować inaczej? Rozbierane na czynniki pierwsze sesje, czy się zajmiemy się boiskiem? Dobrze, to boiskiem. Możemy puścić nagranie, jeżeli państwo macie czas, bardzo proszę, ja za chwilę nie będę kąpać. Zajmijmy się boiskiem, proponuję. Mogę zabrać głos? Proszę. Proszę państwa, krótko tym razem. Pani Fedorowicz, wychwyciłem bardzo istotne spostrzeżenie z pani wypowiedzi na sesji. Był taki przypadek, że dziecko otworzyło pokrywę osadnika ścieków istniejącej oczyszczalni i mogło być nieszczęście. Święta prawda. Powiedziała to pani? Powiedziałam, że dziecko tak. I jeszcze dzisiaj pani przed chwilą powiedziała. Ja mam teraz takie do ogółu wszystkich nas tu zebranych. Powiedz, osądźcie państwo, kto lub co, a może co, znalazło się wtedy, kiedy to dziecko podniosło to klapę w niewłaściwym miejscu. To dziecko, czy ta oczyszczalnia, która jest nieodgrodzona, niezabezpieczona, a dziecko miało prawo na tym terenie przebywać? Bez opieki. Jeszcze powiedzmy sobie coś jednego. Przepraszam, najmocniej przepraszam, panie burmistrzu, proszę nie wtrącać. Nic nie wtrącać, pan przesadza. Do 7 roku życia dziecko może się znajdować nawet na ulicy, ale pod opieką, pod opieką osoby dorosłej lub dziecka, które ukończyło 10 lat. Natomiast tu nie jest ulica, tylko jest strefa zamieszkania i ośrodek, który został pobudowany
po to, żeby tu przyjmować dzieci i młodzież publiczne, a nie prywatne pozycja dla państwa burmistrza. Przepraszam, kochani, rozważmy to. Czy ta oczyszczalnia jest we właściwym miejscu? Każdy może wejść, to nie jest zamknięta prawa. Nie jest prywatna, proszę. Tak, ale nie jest prywatna, ale jest. Jak pani. Jak dziecko tam zewsze otworzyło? Ja proponuję się nie sądzić, ale będziecie sądzili, bo pan chce wszystko. Nie, panie burmistrzu, tutaj tak jak na sesji pan potrafi rugać radnych, tak tutaj mnie nie może pan. Niech pani nie udzielił głosu, proszę pani, pani się powstrzyma. Dalej, jeśli chodzi o boisko, kończmy, nie kończmy, tylko zmierzajmy ku końcowi. Powiedziałem w swoim wstępnym słowie, że chcielibyśmy, dopóki nie ma budowy oczyszczalni, żeby w tym miejscu zlokalizować boisko i udostępnić go dzieciom. Koszt? Dwie bramy. Teraz jak w jakich wymiarach? Bramka dla mini boiska o szerokości 3 metry i wysokości 2 metry. Na co tak? Ale proszę, ale przepraszam. To ja widzę mini piłki. Wystarczy, że pan wejdzie w internet. Niech pan wejdzie w internet i zobaczy pan, jakie są ceny bramek. Wszystko na ten temat. I proszę państwa, i teraz, jeśli my proponujemy z tamtej strony ogrodzenia, ja sprawdzałem, tam jest naprawdę równy teren. Naprawdę równy teren. Tam tylko w tej chwili puścić kosiarkę i uwałować. Uwałować i postawić dwie bramki. Tak. Boisko gotowe. A później. Proszę się przejść teraz troszeczkę, jak deszcz popada. Co zrobi z tego wszystko? Gdzie jest wystawił nowe pokolenie? Ale wy z tym ze sobą nie macie przychodzi. Też nie potrzebuję. A jaki jest? To jest nasza propozycja, chcemy to zrobić. Ale wy macie na propozycję. A jaki jest koszt zrobienia tego wszystko? Ale jak myślę? No nie, że macie tutaj. Mam pytanie do pana burmistrza. Czy macie zamiar albo chęć zrobić to zasiadką, to boisko? Nie, boisko ogrodzone. Ale zasiadką. Ale chcecie to, żeby one wykonacie to, tak? Zobowiązujecie się. Ja myślę, że jak zrobią to zasiadką bez problemu i wyrównają teren jako zbrodowe. Kiedy? Kiedy to będzie? I czy to będzie ogrodzone? Na wszystko potrzeba czasu. Ja rozumiem, że trzeba będzie sporządzić pismo. Czy mogę coś? Sam z chęcią powajdę nawet do $9 w rekwizycie. Ja proszę o ciszę. Pani burmistrza, proszę pani radna wierzyć. Proszę pani radna. To ja mam pytanie. Jak tutaj można już od razu robić boisko, to co z naszym boiskiem w Krzymowie? Nasze boisko w Krzymowie się nie nadaje, jest źle zrobione, krzywe, a tu można od razu wejść i nie rozumiem. Ja odpowiem, bo nie wszyscy są zorientowani, że toczy się proces w sprawie wykonania boiska w Krzymowie. Nie będę o całej historii tego procesu mówił, o rzeczoznawcach, geodetach, którzy sprawdzali wykonane prace przez wykonawcę. Wybranego poprzez zapytanie ofertowe. Nie będę mówił o kogo chodzi, bo to mało istotne. Sprawa jest patowa, czyli wisi w powietrzu, dopóki sąd nie zakończy tematu. I wszystko. I tam mam oczywiście oprócz tej nawierzchni poprawy stanu jakości nawierzchni, mam być również, już nawet sieć wodociągowa jest, ale mają być również siedziska dla kibiców. Ale nic nie możemy zrobić, dopóki sprawa się nie zakończy. Natomiast tu opowiem pani sobie na to pytanie. Jeżeli Wysoka Rada znajdzie pieniądze, to zrobimy to jeszcze w tym roku, jeśli nie, to w przyszłym. Ale jakie będzie koszt zrobienia ogrodzenia i tak dalej? Pan Berleś policzył. Standardowe boisko o wymiarach musi do ogrodzenia 16x32. 18x32. 18x32 plus teren oczywiście niezbędny do zapewnienia funkcjonowania boiska.
plus ewentualnie piłkochwyty lub bez piłkochwytów, także tych wariantów jest kilka i kosztorys też jest powiedzmy od 10 do 20 tysięcy. Wykonanie całego boiska z krasami ziemnymi, zakup bramy i ogrodzenie. Dobrze, to ja mam teraz drugie pytanie. Mówi pan, że mniej więcej 20 tysięcy, tak? A jaki by był koszt, no nie wiem, no na pozwolenie, gdybyśmy chcieli zrobić tu boisko, tak? Jest możliwe, żeby zrobić to pozwolenie, tak? To jaki byłby koszt zrobienia? Nie jest możliwe. No właśnie to jest problem, że nie jest możliwe, żeby na pozwolenie zrobić tu boisko, gdzie nie jest ewidencja. Ja rozumiem z tego, co dzisiaj usłyszałem, to było tak, że projekt tego oczyszczania ścieków był wcześniej, powiedziane, był wcześniej. Tak. No ja rozumiem, że teraz z boiskiem nie można wjechać, ale teraz posłucham troszkę. A czy można wjechać? Ale bez sensu. Ale inne wszędzie dotacje, inne pójdą już. Oczywiście. No, po prostu dofinansowanie z tego, co ja się orientuję, do naszego dofinansowania reszty inwestycji. Będzie gniewany po prostu, bo przerwaliśmy coś, co już trwało z jakąś cała procedura. To na sesji, przepraszam, na sesji, o ile dobrze pamiętam, to były jakieś tam warianty omawiane, tak, że byłaby taka możliwość na przykład. Jak się rozpocznie już budowa tej całej oczyszczalni, ja może nie mówię kompletnie, bo ja się nie znam na tym i mam prawo, tak? Ale można by było napisać pismo do Urzędu Marszałkowskiego, do Wojewody, żeby zrobić zmiany, tak? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, wąsy, drenaże i tak dalej. Jest taka możliwość, tak? Nie, zmiana dokumentacji to jest tak jakby zaczynanie od początku, aplikacja od zera. A to powoduje zburzenie wniosku kilkudziesięciu osób, które chcą oczyszczanie zbudowy. I to troszeczkę czasu. Ja to jest kolejny rok. To jest na kilka etapów podzielony i każdy etap jest. No, nie, no, nie, no, nie, a jak już wszystko pójdzie, to trzeba coś znowu odnowa. To jest naprawdę, to jest ciężki proces. Nie? Wszystkiego. Więc pozwolę, że Państwo powiedzieć Państwu. Słuchaj, proszę Państwa, ja to już wyjaśniałem, bo Pani widocznie nie słuchała. No, ja to już wyjaśniałem. Powtórzę raz jeszcze. Powtarzam raz jeszcze. Zlecenie na opracowanie dokumentacji było złożone w październiku 2015 roku. Złożone zostało zgłoszenie na budowę tej przydomowej oczyszczalni. Starostwo uznało, że tej oczyszczalni nie można zgłoszenie, czyli trzeba na pozwolenie i wtedy się rozpoczęła od nowa procedura związana z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu i w grudniu uzyskaliśmy pozwolenie. Jeśli chodzi o koszty, proszę Państwa. Panie Jaku, czyli od kiedy, ile trwała procedura? Od momentu złożenia wniosku o warunku zabudowy? Od złożenia o warunku zabudowy. Wniosek o warunki zabudowy jest lipiec, a grudzień jest dopiero pozwolenie na budowę. Prawie pół roku, no więc to tak wygląda. I teraz proszę Państwa tak. Pani mówi, że gdybyście wy złożyli, powiedzmy, że... Nie my, tylko gmina. No czy gmina? Możliwości, nie? Proszę Państwa, odpowiedź będzie krótka ze starostwa. W związku z wydaniem pozwolenia na budowę oczyszczalni nie przyjmujemy zgłoszenia. Czy pozwolenia. Ale koniec, to teraz zamknięto. I teraz proszę Państwa, co przetłumaczyłem. Uzależnienie teraz już my czasu nie mamy na to. Bo wniosek, który złożyliśmy do marszałka, jest w końcowym etapie rozpatrywania i zaraz przyjdzie czas podpisywania umowy o dofinansowanie. Jak my z tego wypadniemy, no to 52 oczyszczalnie poszły w nim. To rozumie, że wtedy z tych wizji poru, co tam jest teraz zgłoszone, chyba 7 czy 8 oczyszczalni też wypada. Też wypada. I tak mam powiedzieć wniosek. Tak, też wypada. No i wszystko na ten temat, proszę Państwa. I to, że 52 oczyszczalnie nie budujemy, bo nie mamy dofinansowania. Nie brani górny chce boiska. Jeszcze tylko dopowiem, bo koszty było pytanie. Proszę Państwa, koszt przygotowania boiska polegający na jego skoszeniu, przebronowaniu, podsianiu trawy świeżej i zwałowaniu, to jest brutto, no, prawie 800 zł, 780 zł koszt. Koszt postawienia bramek, tych atestowanych, łącznie z siatkami, prawda? No 5 tysięcy, na okrągło mówiąc. I koszt ogrodzenia 14 tysięcy. Mówimy o takim samym panelowym ogrodzeniu, jak tutaj to, które jest. Te boisko? Kosie, no chyba boisko to nie potrzebuje. No jeśli gmina ma pieniądze na to, fajnie się rządzi.
Nawet na przylewo, mam tu dużo wolnego czasu. A kto to pytanie za pytanie. No proszę Państwa, my o takie drobiazgi to się nie przejmujmy, bo to jest pół godziny, godzina kosiarzą przelecieć. To się bardzo łatwo mówi. Sołectwo ma pieniądze, tak? Tylko teraz, żeby sołectwo miało pieniądze na to utrzymanie terenów zielonych, tak, my oczywiście możemy przeznaczyć. Tylko ja mam teraz pytanie, czy osoba, która kosi, czy z urzędem gminy może podpisać umowę zlecenia na koszenie tego? Jak to wygląda? Z urzędem gminy, tak? Jest osoba, która zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, tak? W tamtym roku była taka możliwość, że... Pani burmistrzu, proszę mi nie przerywać. Proszę mi nie tytułować. To pani Fedorowa, przepraszam. W tamtym roku było tak, że jeśli chcieliśmy przeznaczyć z pieniędzy sołeckich na utrzymanie terenów zielonych, tak? To oczywiście to musiała zrobić osoba, która posiada działalność gospodarczą, tak? Bądź mogła osoba, która kosi, podpisać z urzędem umowę. Pani sołtys, proszę jeszcze raz zwrócić się do pani skarbnik i to wszystko wyjaśni precyzyjnie. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, ponieważ w międzyczasie zmieniły się przepisy. Że to nie jest takie proste, że sołectwo ma pieniądze, tak? Ale sołectwo może nie mieć osoby, która ma działalność gospodarczą, tak? I w tym momencie się robi problem. A ja państwu zapewnię, że tak jak kosi ten cały teren pan Mieczysław Morawski, jako konserwator. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli będziemy mogli my jako ośrodek dostać z boiska, to też przyłożymy się do utrzymania tego boiska. Ale to było, na ten temat rozmawialiśmy w tamtym roku i to była nasza deklaracja ze strony Centrum Kultury, że tak będzie. Tu nie było żadnych wątpliwości. W takim razie państwo się zobowiązują, że zrobicie nam boisko za płotem, tak? Ogrodzicie, wszystko zrobicie tak jak trzeba, tak? Prawdopodobnie będzie to za rok. W najgorszym wypadku. To teraz moje to jest wariant pesymistyczny. Optymistyczny to jest, powiedzmy, czerwiec. Dobrze. Załóżmy ten mniej optymistyczny scenariusz. Czy na dzień dzisiejszy, jeśli się okaże, że w tym roku nie da rady, tak, w następnym roku, czy jest taka możliwość zakupienia tej bramki, żeby dzieci sobie mogły kopać? Wracamy znowu do punktu wyjścia. Myślę, że bez sensu wracamy do punktu wyjścia, no bo po co stawiać bramki w miejscu, które za chwilę będzie rozkopane? A poza tym, kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo grających, którzy wykorzystują te dwie bramki? Kto? Ja oczywiście rozumiem, że państwo martwicie się tutaj o bezpieczeństwo, taką ogólę. Ja teraz panu powiem, na dzień dzisiejszy nasze dzieci grają na placu zabaw między jedną drogą gminną, a drogą powiatową. Kto się martwi o ich bezpieczeństwo? A nie na placu zabaw, na pewno nie. No to na terenie przyległym, czy to jest ich nadziała? A, to jest własne ryzyko przecież. Bo na placu zabaw... No, tutaj też mogą na własne ryzyko. Nie mogą, nie mogą, bo tu jest obiekt publiczny. Publiczny, obiekt publiczny, więc tutaj odpada. Za plac zabaw gmina odpowiada. Gdzie nie jest tamten plac? Plac zabaw jest ogrodzony i za to odpowiadamy. A więc proszę nie mieszać ludziom w głowach, bo to jest bez sensu, proszę Państwa. No to proszę nam wytłumaczyć. Plac zabaw ogrodzony, za niego gmina odpowiada. Co roku są robione przeglądy, co roku jest naprawa urządzeń i wszystkie są urządzenia z atestem. A przyległy teren, to jest teren przyległy. Ale to kto za niego odpowiada? Panie burmistrzu, jeszcze mam jedno pytanie, bo na terenie wojny nieraz tam się spacerowałem, teren zielony. I kto wprowadził atest na... Nie, wkopane do połowy opony. Co takiego? Opony. Ale gdzie? Co, w różnych terenach, tam ja sami zobaczę, że są opony, tak, ogrodzony kawałek opony. Widocznie sprawa spółdzielni, wspólnot, to nie nasza. A czy to nie podlewa już, pod gminę, tylko wspólnotę. Nic mi nie wiadomo, to nie było pytanie, to nie było pytanie. Ja mogę, proszę. Proszę Państwa, jeszcze raz chciałem. Bo ja tak zapytałem, czy przystajecie Państwo na to, żeby zakupić bramki i postawić? Widzę, że nie. Jedynym rozwiązaniem jest tylko z Państwa strony boisko za płotem na tym boisku pełnowymiarowym do piłki nożnej. I teraz ja nie będę się upierał jako Pawlik, tylko bym chciał, żebyście się Państwo wypowiadali społeczeństwo. Bo nie chcę być obwiniany tylko, że to ja jestem inspiratorem tego. Tak, boście mnie upoważnili i to prowadziłem aż do tego, do dzisiejszego tego spotkania. I chciałbym, żebyśmy wyszli z tej sali, mając już pewien pogląd, że będziemy mieć boisko i obydwie strony będą zadowolone. Problem jest
tym, że szkoda tego lata, nie będą te dzieci miały gdzie zagrać, bo trzeba się koniecznie upierać, że tutaj nie wolno. Ty Stefanie, no nie mówmy sobie, nie mówmy coś takiego. Przecież jest to możliwość, żeby to zrobić, tylko trzeba dobrej woli. A tam rzeczywiście przystaniemy, bo jak powiedziałem w swoim w tym wstępnym wystąpieniu, na głowy nie upadliśmy i nie będziemy blokować projektu, który ma dać gminie możliwość uzyskania dotacji. Nie ma takiej naszej jakiegoś oporu. Nie jesteśmy po to, żeby zablokować. Jesteśmy za, żeby pozyskać, żeby wreszcie ludzie, bo tych oczyszczalni ma tu powstać kilka, wreszcie doczekali się tego, bo są koniecznie potrzebne. Natomiast to boisko jest także potrzebne i trzeba, żebyście wy Państwo nas też rozumieli. Nie tylko my mamy rozumieć. Wymaga się od nas, żebyśmy zrozumieli, ale że nas się nie chce zrozumieć. Dziękuję. Panie Panie, ja jeszcze mam pytanie. A jeśli na przykład my zrezygnujemy z naszej oczyszczalni? A przecież to mówiłem no przed chwilą, no proszę Pani. To się Pani ubiera, że tutaj trzeba zgrać przecież tam może być. Z powodzeniem, bo wszyscy tego, bo wszyscy mieszkańcy się to może być. Nie wypowiadać w imieniu innych, bo... Ludzie są zagadzali. Znaczy, nie brać, tylko wszyscy nie są już w momencie, kiedy będziemy to boisko tworzyć, żeby były zaplanowane terminy, tak? Kiedy będzie wałowanie, kiedy będzie ogrodzenie, kiedy będą zamknięte bramki i tak dalej. Żebyśmy dzisiaj ustawili konkretnie. Nie, żeby z doktora, że się rozszedł i ten konflikt co jakiś czas powraca. Po prostu ja myślę, że pora rozwiązać to, ale przy wspólnej pomocy. I po prostu musimy usiąść, porozmawiać konkretnie, ustalić, zaplanować i działać. To jest tak, też projekt dla pana burmistrza oczywiście dobry jest, tak? Bardzo, bardzo dobrze, tylko dobrze by było jakieś zobowiązanie pisemne, czy tam uchwała, ustawa, że to będzie zrobione w przyszłym roku. Czy, mam pytanie, czy tego nie można boiska dołączyć do centrum tutaj tego całego? Przesunąć wszystkie problemy znikły, a my byście mieli boisko, bo to jest w statucie napisane, że to jest sportowe, rekreacyjne, tak? To wszystko. Jak najbardziej, no właśnie cały czas mówię, panie przewodniczący. I czy dostępne dla mieszkańców, gdyby był zbyt osadzony. Kilkadziesiąt minut, konflikt rośnie. To jest sprawa techniczna do uregulowania. Sądzę, że mieszkańcy by poczekali ten rok, tak? Proszę Państwa, przepraszam cieszę, bo Pani Dyrektor mnie słychać. Dobrze, zagłuszymy. Dobrze, to po prostu reasumując, ja proponuję ustalenie terminów, konkretnie wykonania poszczególnych prac. Proszę o to, żeby mieszkańcy sołectwa się włączyli. Być może jest was więcej, może właśnie chłopcy, tak, tutaj chętni, żeby w tych pracach pomóc. Możemy się jeszcze spotkać już bezpośrednio z panią Sokrz, czy też z panem Pawlikiem, czy z przedstawicielem Urzędu Miejskiego i po prostu zacząć działać, tak? Bo już dosyć politycznych sporów, kłótni. Ale my jako mieszkańcy nie chcemy blokować tych inwestycji. No dlatego, jeżeli jest taka propozycja, może inaczej. Czy państwu odpowiada taka propozycja Urzędu Miejskiego, że boisko miałoby powstać za ogrodzeniem, tak czy nie? Wyjaśnię krótko rzecz taką. Burmistrz dzisiaj nie może się, że tak powiem, zobowiązać terminowo. Jak przecież się zobowiązał? Zobowiązał się, wzięli się. Burmistrz ma teraz zwrócić się do rady o
zaplanowanie środków na ten cel. Jeśli możliwości pozwolą, to to co burmistrz mówił, że to może będzie jeszcze w tym roku. Przepraszam bardzo, ale jeśli są. Finansowe możliwości. Co? To są. I dopiero jak będzie w budżecie zaplanowane, jak będzie w budżecie zaplanowane, a to wtedy możemy przyjść z burmistrzem i ustalić terminy. Zobowiązujemy. Jak będzie zaplanowane, wtedy ustalamy terminy. Czyli kolejność taka musi być. Szanowni Państwo, jeżeli mogę, proszę odezwać, zresztą tak, żeby ktoś mnie zarzucał, to jako też były mieszkanie z Krajnika. 5 minut zajmę. Pierwsza sprawa to jest taka. Błędem było to, co zrobiono. Czyli ja myślę, że jeżeli budowano taki obiekt, który miał służyć kulturze, między innymi, czyli miał być szkolenie i tak dalej, to logicznym jest, że teren przyległy, i myślę, że ktoś wcześniej taką koncepcję miał, nie wiem jak to jest do końca w planie, to tutaj powinny być miejsca na obiekty sportowe, czyli jakieś tam, nie wiem, kawałek boiska do piłki, kawałek boiska do piłki, czyli typowo rekreacyjno-sportowe. Tak było, dlatego, było, że pamiętasz, tak i teraz oddaje się taki teren od oczyszczalnie, to jest przecież bzdurą, to jest niegospodarność. Kolejna niegospodarność pana burmistrza. No nie, tylko tak. Burmistrz, który zapowiadał, że buduje, nie buduje, tylko rujnuje. To jest między innymi to. I teraz, proszę Państwa, słuchaliście dzisiaj wypowiedzi pana burmistrza. Powiedział, że najpóźniej za rok będzie boisko za płotem, które wybuduje. A może przy dobrej nawet atmosferze, to i w czerwcu. I teraz nagle rozmydla się znowu, bo tu pani dyrektor Centrum Kultury już prosi Państwa, żebyście budowali to boisko, czy już nie. Gmina, tylko wybrać to. Pani dyrektor, nie powiedziała, ja. Więc jest rozmydlanie. Już jest rozmydlanie w kwestii, a czy rada jeszcze na pieniądze i tak dalej. Więc jeżeli już, to niech pan burmistrz z tym razem powie, że za chwilę to wybudujemy boisko, jeżeli rada zatwierdzi pieniążki i może to być w najbliższym czasie takim i takim. A tak to jest nie. Proszę się nie wtrącić. Jest kwestia taka, proszę Państwa, że. Ale może najwyższy. Ale proszę niech pan skończy, każdy z powiedzieć. Jest to naprawdę fajny teren, który można wykorzystać. Może pomyśleć o tym, że jeżeli będzie rzeczywiście ta oczyszczalnia, to jest kwestia technicznego rozwiązania, tak jak tu pan wcześniej mówił, inżynier, ewentualnie, żeby te sączki, czy tam gdzieś te zakończenia były wysunięte bardziej, powiedzmy, w tamtą stronę, gdzie jest ta odgrodzona działeczka mała, można je wysunąć. Tak samo te, które są tutaj, też można to przeprojektować, bo są takie możliwości. Tylko jeżeli ktoś się nie chce za to zabrać, to nie weźmie. I też może być to bezpieczne. I na tym podłożu takie boiseczko, przecież to nie ma być boisko sportowe typu do jakichś tam ćwiczeń zawodowych, tylko to ma być do rekreacji. Więc jeżeli coś takiego miałoby tu powstać, to jest nawet bardzo wskazane, żeby takie powstało. I jest tylko moim zdaniem dobra wola władz miasta, żeby tak tutaj poczynić zmiany w tym obiekcie, żeby pójść w stronę mieszkańców. I nie będzie oczyszczalnia. A, co? Niech pani nie mówi o tym, bo to jest bzdura. To jest bzdura. To jest bzdura, co pani mówi. Nie, to jest bzdura, co pani mówi. A odnośnie oczyszczalni, przecież ja mogę powiedzieć, że przynajmniej z tego, co słuchałem, to można wywnioskować, że ta oczyszczalnia została tutaj zaplanowana w tym miejscu celowo, bo jeżeli wcześniej jej nie ujęto w planie i następnie, a już były informacje, że chcą tutaj, co po niektórzy, robić boisko, pan w ogóle nie słuchał. To właśnie, w ogóle pan nie słuchał. W planie, przecież pani Witek sama powiedziała, że zapomniała dopisać. Była tego miejsca. Jest. Także moim zdaniem jest szansa, żeby to zrobić, ale to jest tylko dobra wola. Ja tu szybko nie będę polemizował z panem Babiarzem, bo jest jedynym, który ma patent na mądrość, jak tu wskazał. Nie. Proszę Państwa, powiem krótko. To, co powiedziała pani dyrektor Andrzejczyk, to były pani dyrektor słowa. I troszeczkę rzeczywiście nie. Nie uwierz mi było, bo przecież pan też by mieli. Dobrze. Ma pan rację, jak zawsze.
Mapa. Jest to nawet na papierze. Tak jest. My jesteśmy ciemnota skrajnika górnego. Staracie się oszukiwać społeczeństwo cały czas. Czemu oszukujemy, proszę powiedzieć? A nawet tym zamieszkiwaniem tutaj. Tak? Oczywiście. Bo nieprawdy mieszkacie. Nieprawdy mieszkacie. Nieprawdy mieszkacie. I zajmujecie obiekt, który nie podpisze. Ja to się zabranię. Panie radny. Były radni. Tylko nie górni. Nie górni. Słuchajcie, to nie jest miejsce na takie rozmowy. Naprawdę jesteście się obawiać. To nie jest reżim, nie? Tak. Nie chce się odnieść do... Chce się odnieść do głównego wątku dzisiejszego. Robicie reżim z tego, więc sobie testujcie. Następnym razem poprosimy o alkomat przed zebraniem. Będzie chyba sprawniej nam tutaj. Proszę Państwa, ja doprecyzuję to, co powiedziałem. I deklarację podtrzymuję. Są dwa warianty. Albo potraktujemy to jako inwestycję i wtedy to jest w kompetencjach Rady zaplanować środki na inwestycje, albo to w moich kompetencjach ze środków bieżących, których ten poziom jest mały. Jeśli kondycja finansowa gminy pozwoli, jeśli będzie odpowiedni poziom dochodów bieżących, to w tym roku to możemy spokojnie wykonać. Jak to planujemy jako inwestycję, to czy nie trzeba pozwolenia od ministra finansów? Oczywiście, że trzeba. Tak. Trzeba, na dzień dzisiejszy. Ale minister finansów już nam odpowiedział i tu Państwu powiem, że jeżeli mamy sprzedaż nieruchomości, a taka jest w tej chwili, bo pieniądze ze sprzedaży nieruchomości możemy sprzedać inwestycje, w tej chwili, żeby Panu jeszcze było weselej, mamy plan wykonany sprzedaży nieruchomości całoroczny. Zabezpie. W marcu. A to Pan powiedział. Są tego fachowcy, że przeznaczyli... Dla niektórych bezcen to 2 miliony... Ja proszę dać skończyć panu burmistrzowi, bo my tu się spotkaliśmy rozmawiać... Potem pan zostanie, będzie mówił to, co chce pan powiedzieć. Ja powiem tylko to, co jest dzisiejszą istotą sprawy. Jest dobra sprzedaż nieruchomości i jeżeli przeznaczymy na inwestycje, to z takimi drobnymi sprawami raczej nie będziemy musieli występować do ministra ponownie, bo już raz odpowiedzi nam udzieli. Gdyby to była inwestycja milionowa, to na pewno byśmy to uczynili, ale rzędu kilkunastu tysięcy, to myślę, że przy tej sprzedaży nieruchomości, jeśli potraktujemy to jako wydatek inwestycyjny i Rada przegłosuje takie zmiany, to bez problemu to można zrobić jeszcze w tym roku. Jeśli nie, no to będziemy czekali na kolejny czas. A jeszcze pytanie odnośnie tego ogrodzenia. Czy to cały ten plac był ogrodzony? Jak to Państwo... Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby robić cały teren. Mini boisko do piłki nożnej o standardowych wymiarach plus teren kilkunastu metrów niezbędny do funkcjonowania. Po 4 metry od linii. Ale czy to będzie osobne, czy po prostu to będzie wchodziło w teren centrum? Bo można by było tylko tylko zebrać, to jest to by było, to w centrum by należało, tak? To też jest wariant, przesunięcia ogrodzenia albo dołączenia. Raczej dołączenia w razie pod uwagę. Dołączenia, czyli taka literka rosyjskiej P albo PI. Proszę Państwa, posłuchajcie. Widzę, że zaczyna być przyjemnie, ciepły. I teraz tak, proponuję, zamiast nowego jakiegoś ogrodzenia, przesunąć ten płot, który jest, tamto poprzeczkę. O te 30 czy ile tam metrów zajdzie potrzeba. Tylko. I dojdą dwa boki po końcu. Jesteśmy w terenie zagrodzonym. I co jeszcze Pani Sołtys i wszyscy Państwo, bo tu się to, tu chcę deklaracji. Będzie to teren przyległy do centrum kształcenia. Tak jak Pani Dyrektor przed chwilą mówiła. I będzie młodzież, która tu, kto by się nie pokazał, z tego korzystać. Ale chcielibyśmy i będziemy o to żądać tego, żeby utrzymanie tego kawałka gruntu, tych kilku arów, leżało już w gestii centrum i koszenie, żeby się odbywało tak jak tutaj, tylko trochę więcej. Żeby nie zwalać na nas, nie, albo nie obciążać, źle powiedziałem, nie obciążać nas
społeczeństwa koszeniem tego dodatkowego areału. 3, proszę Państwa, Wy Państwo przyjmujecie coś takiego? Zgadzacie się na coś takiego? Ale jeszcze jedno, i z budową, z wielką prośbą o tym roku, a nie dopiero następnym. Z kwestii formalnej to jest w ogóle niemożliwe. Możliwe. Jest możliwe. Mogę coś powiedzieć? Ciężko. Proszę. Chciałabym tylko informować władze urzędu, że za chwilę będzie ogłoszony nabór w Bielowie, gdzie właśnie będzie można pozyskać pieniądze, chociażby na kierownictwo sportowe. Dobra informacja. Z Kirowem mamy raczej smutne doświadczenia, bo między składek Zabocińskich niż pozyskać nie pieniędzy, ale spróbujemy. Pani dyrektor deklaruje pomoc. Czy możemy rozumieć, że osiągnęliśmy konsensus? Raczej. Czyli nie, no ja się odwoływałem nie tylko do Państwa, bo ja zrozumiałem, że burmistrz na to przystaje. Teraz do społeczeństwa, czy Państwo godzą się na taki układ? Tak. W tym roku płot przesunięty, pozostajemy w tym ogrodzeniu, nie za płotem, tak jak się tam wyraziłem, w pisaniu i koszenie. Pozostaje w gestii, teraz dalej. Oczekujemy teraz, jak to powiedzieć, bardziej uszczegółowienia ze strony pana burmistrza, czyli urzędu gminy, czy ewentualnie byłyby w stosunku do nas jakieś, no, częściowo przesunięcie pewnych spraw do realizacji dla społeczeństwa, bo jeżeli będziemy wszystko obopólnie robić, to deklarujemy swoją pomoc, tak myślę i dla wszystkich nie mogę mówić, ale myślę, że byśmy się dogadali. To jedno ustalmy na pewno, że przesuwamy to boisko dalej za ten istniejący płot, tak? Ale prędzej płot. Słuchajcie, nie rozwiązujemy tego problemu na zebraniu, bo to jest ważne. Przesunięcie płotu, pana inżyniera. Już ustalili się i nie... 14 tysięcy złotych, tak? Nie. No dobrze. 14 tysięcy złotych, tak? Kosztuje. Czy nie będzie zrobić tego taniej? Można. Przesunięcia sączków w lewą stronę, a znowu za krótko. Nie. Ale nie to chodzi. Ale już dalej, już jesteśmy. Już jesteśmy dalej. Szanowny panie, już ustalenia są dalsze. Już ustaliliśmy, że boisko robimy dalej, tak? Także... No. Papierosie byłeś akurat. Wspólnie ustalili przepraszam za słowo, tylko to zostało polskie, żeby wszyscy zrozumieli. Proszę, jestem starszy niż wiekliwy, nie? Jestem parutny. Ale pan pierwszy powiedział, że takie rozwiązanie pana satysfakcjonuje. No, satysfakcjonuje. Ale już mała koncepcja. No. Proszę Państwa, w takim razie, reasumując, tak? Przesuwamy płot dalej, robimy dalej boisko i sprawa jest rozwiązana, tak? Tak jest. I tutaj gmina, pan burmistrz zobowiązuje się, że zostanie złożyć wniosek do rady o zmiany w budżecie. No, myślę. Ale to jest jeden wariant, lub jeżeli będzie sytuacja finansowa lepsza, to... Czyli panie burmistrzu, może iść na pana słowo. Ale ja też oczekuję jednej państwa deklaracji. Że będą tacy, którzy razem ze mną pomogą przenieść to ogrodzenie. To będą zawsze inne koszty. To się znajdzie. Chodzi o demontaż tego. I prace społeczne będą na pewno. To nie musiałam. Sam zakup materiału to jest jedno, natomiast przesunięcie ogrodzenia to będzie zawsze taniej. Bo już nie trzeba kupować na drugi element, już tego przesunąć. Zupki są betonowane na pewno. Ale to nie jest problem.
to co, proszę Państwa, to teraz trzeba by jakoś głosować, to jest atak. Nie. Część już się wykruszyła, no więc tutaj ja myślę, że przyjmujemy to, że to zostało przyjęte przez aklamację i... Ja myślę, że doszliśmy do porozumienia. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim uczestnikom, przedstawicielom, panu burmistrzowi, przedstawicielom gminy, radnych, no i przede wszystkim mieszkańcom. To my bardzo prosimy, nie opisujcie już nas więcej. A co to znaczy?